Cześć, tu Andrzej Kocięcki, speaker Indykpolu AZS-u Olsztyn. Zobaczcie mecz z mojej perspektywy, z bardzo bliska, zza mikrofonu. Dwadzieścia lat w plus lidze, czyli prawie od początku tej ligi i cały czas z AZS-em, to też jest pewnie ważne. Początki, straszne nerwy, straszna trema, w ogóle bałem się, że tego nie ogarnę. Kiedy jaka część rozgrzewki, kiedy szóstki, kiedy sygnał od sędziego. Było tego tak strasznie dużo, no a teraz to właściwie, co mam powiedzieć. Jest to chyba prostsze, niż bym miał się przedstawić i podać swój adres zamieszkania, ale to tak jak mówię, 20 lat to już jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Przygotowania do meczu to ja zaczynam sobie co najmniej dzień wcześniej, bo też mam taki rytuał, który został mi z dawnych czasów, bo dzisiaj tak naprawdę to jest prośba do Scorsita o to, żeby wydrukował mi składy, ale kiedyś nie było takich bajerów i tak naprawdę musiałem się przygotować do meczu, tworząc sobie składy. Przepisując sobie te składy, od razu zaznajmiałem się z nazwiskami i tak dalej. Koło godzina, półtorej przed meczem. Teraz właściwie też się tego trzymam, chociaż ja pracy mam zdecydowanie mniej. Z tego tytułu, że nie mamy całej oprawy, te masy rzeczy, które są około sportowe. Ta najbardziej intensywna już dla mnie część to jest ostatnia część rozgrzewki. Zupełnie inaczej prowadzi się mecze, gdzie naszym nie idzie. I gdzie w jakimś sensie też ja się czuję wtedy odpowiedzialny. Nie wiem dlaczego, ale gdzieś z tyłu głowy tak jest, że powinienem coś z tym zrobić, bo jest słabo. A kiedy idzie fajnie, to mija bardzo szybko i wtedy jest to dla mnie też największy fan i też no już nie praca, ale naprawdę świetna zabawa. I za każdym razem to jest tak, że gdzieś są te emocje, jest ta niepewność, że być może coś musi być skupienie. Tym bardziej, że większość meczów, dzisiaj akurat nie, ale większość meczów, czyli 99% to jest telewizja, od której my z kolei też jesteśmy uzależnieni. Jak są kibice, to też jestem w interakcji z kibicami, zostawiając jakby to, co dzieje się na boisku, zawodnikom i sędziom, tak? No teraz jest to dziwne, bo właściwie tak na dobrą sprawę to zostaje mi tylko to, co jest w przepisach, czyli rozpoczęcie meczu, przedstawienie zawodników, sztabów szkoleniowych, potem składu sędziowskiego, informacja o czasach, ewentualne zmiany, kiedy są i podawanie wyniku. Mam dużą frajdę z kolei z tego, że siedzę blisko i mogę sobie zobaczyć po prostu te mecze na żywo, czego cała masa, tysiące ludzi nie mogą zrobić, bo przecież gramy bez kibiców właśnie. Wygrany mecz, bliżej ósemki, to jest najważniejsze. Sobota, Bełchatów, walczymy.